Witajcie! Kto chce wygrać taką kartkę? Ten, kto będzie miał najlepszy komentarz pod filmem, który zbierze najwięcej lajków. Losowo wybiorę którąś z tych kartek, odwrócę je, wszystko będę losował i tą kartkę taki ktoś dostanie. Także zapraszam do zabawy. Pamiętajcie, ile kartek jest? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Jak ten film się ukaże, to pewnie dwóch kartek już nie będzie. Nie wiem których, bo naprawdę będę to losował. I zobaczymy, kto co wygra. Do zabawy. Witajcie! Przyszedłem zobaczyć do pszczółek. A przy okazji... No, wlatują, wylatują. O. Pełne szkity roboty. Tak. Czekajcie, bo przy okazji ja wziąłem jeszcze ze sobą metrówkę, bo chcę zmierzyć wysokość tej boazerii. Bo jak przyjdę, proszę ja was robić, przyjdzie do roboty Ula, no to trzeba znać wysokość. No 27 cm ma po zewnętrznej. Tu ma też 27. Powałka ma 3. A tu ma 10, ale... Aha, no to trzeba tak 10 plus... Plus ten. Opatrzcie, i biedronka. Larwa. A tu mrówka coś niesie. I tu biedroneczka. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze się dzieje, słuchajcie. Tutaj nigdzie wokoło, tak jak wam mówiłem, nie ma absolutnie żadnego gospodarstwa, więc chemii tutaj nie ma, że powiedzmy gdzieś to, coś gdzieś tam pryśnie, a to mi na moje pole przeleci. Nie, takiej możliwości nie ma. Jak widzicie, jesteśmy w środku lasu. Także to jest potężny atut tego po prostu miejsca i dlatego chcę go w takiej formie zachować. No ale zobaczmy jeszcze, jak pszczółki chodzą. Chodzą? Chodzą, chodzą. Latują, wylatują. Patrzcie, co tu się dzieje. Nie odmykaj. Nie, nie. I wiecie co, ja tu po prostu zrobiłem jedną głupotę z niewiedzy. A no, jeśli chodzi właśnie, i będę musiał to chyba zrobić. Chodzi o te tutaj, te rzeczy, te dwie deseczki. Ja je odkręcę, bo z tego co teraz widzę, to to są zatyczki tutaj do tej wylotki. I ta, co jest wąska, to jest wylotka zimowa, ta, co ma mniejsze, węższe, i ta szersza, to jest wylotka taka, nie wiem do czego, ale tak się domyślam. I to są po prostu tutaj te zatyczki. Coś będę musiał takiego wymyślić. Albo po prostu zrobię dodatkową, a te zostawię deseczki, niech sobie będą, przecież to się nic nie dzieje od tego. Ale się tu dzieje, słuchajcie. Mnóstwo się dzieje. No i fajnie, bo ten dąbek tutaj daje cień, że one tu są w cieniu i nie grzeje im za bardzo. W każdym razie mam już tutaj wymiary tych zewnętrznych desek. Teraz to, co pozostaje mi, to słuchajcie, kupić gwoździarkę, bo bez tego się nie da, bo bym się tutaj, proszę ja was, no zamęczył tym wkręcaniem czy wbijaniem. A wbijanie w takie cienkie deski, to wiadomo co się stanie z tą deską, więc odpada. Ale gwoździarka byłaby w tym momencie znakomita. Plus słuchajcie, ukośnica. Bez ukośnicy będzie bardzo, bardzo ciężko. Bo nawet myślałem o tej pile stołowej, takiej potocznie nazywanej z niemiecka Kreisegą. Natomiast ta piła stołowa po prostu nie będzie miała tutaj, no nie będzie zdawała egzaminu tak jak ukośnica. Ukośnicą wszystko tutaj po prostu zrobię, choćby nawet taką zwykłą, jakąś najtańszą, ale żeby ona była, ponieważ nie będzie to ona miała takiego dużego zaangażowania w robotę, żeby to po prostu jakaś przemysłowa potrzebna była. Ale zobaczcie, jak chodzą pięknie po prostu, patrzcie, cały czas się tutaj coś dzieje, no niesamowite. Trzeba słuchajcie, tutaj zrobić miejsce na te pszczoły, jeszcze na ule. Ale tym razem, ponieważ ich tutaj będzie więcej, to ja chyba tam tutaj, w tym lesie tutaj je zainstaluję. Tam zrobię takie miejsce,
wydzielę taką działeczkę, ogrodzę ją pewnie, żeby tam właśnie zwierzętami nie łaziły i tak dalej. Żadne, dopóki nie będzie ogrodzonego całego terenu. I wtedy po prostu tam będę te ule ustawiał. One będą wtedy w lesie, będą w cieniu, będzie fajnie. Będą osłonięte też chociaż trochę od wiatru. Chociaż tak w lesie tutaj za bardzo nie wieje, ale czasami może coś powiać. No i wtedy tam je poustawiam. A tymczasem ten ul tutaj zostaje, nie będę go nigdzie przenosił, nie będę go nigdzie zanosił. Niech one sobie tutaj pracują. Nic im nie będzie przeszkadzało. I cały czas tu się dzieje akcja, słuchajcie. Aż mnie korci, żeby go otworzyć, ale ponieważ jest godzina około 12 w południe, więc byłoby to, uważam, bardzo nierozsądne z mojej strony, ponieważ nie chciałbym, żeby mnie pokąsały. Także to można takie rzeczy zrobić wieczorem. No na pewno nie z samego rana, bo będą się budziły i wtedy będą też niezadowolone, ale wieczorem już jak będą się kładły do snu, to też inaczej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jeszcze, to muszę właśnie kupić sobie takich parę rzeczy jak podkurzacz, dłuto, miotełkę, jakieś wiadro, nie wiem po prostu do czego, czy ramki, nie wiem jak to się jeszcze robi właśnie, jak się wyciąga ten miód po prostu, co i jak. Muszę pooglądać parę filmów, ewentualnie odwiedzić jakąś pasiekę i z kimś pójść. Może nawet Robert będzie miał chwilę czasu, tylko on teraz jest zarąbany i nie ma jak, więc to będzie problem. Bo niestety, słuchajcie, każdemu pomóc się nie da, a to taki chłopak uczynny i on by wystarczy tam zadzwonić, przyjdź, pokaż, pomóż, podpowiedz i tak dalej i tak to wygląda. No ale w każdym razie na pewno coś tutaj będę musiał wymyślić i taki podstawowy sprzęt zgromadzić. Oczywiście kapelusz muszę dla siebie i dla młodego, bo to na pewno będzie niesamowita frajda dla niego. Zresztą już jest, bo rozmawialiśmy przez telefon i już jedziemy i oglądamy. Także tak to będzie wyglądało. No i tyle w każdym razie. A tu zobaczcie, co się dzieje. Jedna mrówa niesie taką wielką muchę. Przecież ta mucha jest 10 razy większa od niej. Mam nadzieję, że to widać. Dobra, taki króciutki filmik niedzielny z odwiedzin tutaj i na polu, co się dzieje i z pszczołkami. No to tyle, trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć! Witajcie! Nowy projekt. Powoli można się przymierzać do Zetora 25N. Widzicie, tutaj z tą dużą miską. Tak to wygląda. 60 na razie musi poczekać, słuchajcie, bo ja po prostu się na tym nie znam. No. Dzwonił kolega, powiedział, żebym odkręcił kolektor wydechowy i wtedy po prostu odpalił silnik, będę widział, co się dzieje na poszczególnych tłokach. No ale ja z takimi rzeczami to wolę zaczekać na Roberta i niech chłopaki po prostu przyjdą i wtedy będzie można po prostu coś, cokolwiek tu przy nim robić. Jak zobaczę pierwszym razem, jak to się robi i tak dalej, to wtedy pewnie do tego już będę potrafił sam, a na razie raczej nie podchodzę do tego tematu. No ale w każdym razie tutaj, wracając do Zetora, słuchajcie, to temat wygląda następująco. Widzicie, że to jest nietypowy Zetor, nie taki jak wszędzie, gdzie one po prostu się tam pojawiają, czy na jakichś dożynkach, czy też na jakichś zlotach traktorów. To jest Zetor wyjątkowy. W każdym razie silnik jest po remoncie, pięknie pracuje, wszystko jest ok. Mógłbym go odpalić po prostu w tej chwili na korbę, ale potrzebuję do tego jeszcze jednej osoby, ponieważ jeszcze nie jest zamontowany zbiornik paliwa i stąd po prostu trzeba tutaj założyć na górę baniak, zamontować ten wężyk paliwa i wtedy po prostu dopiero się bawić w odpalanie. Trzeba go przede wszystkim skompletować. Dużo rzeczy mam do niego. Bym powiedział, że może nawet 99%, bo tu nawet jesteśmy koło pół osi, która jest potrzebna do niego, bo tu pokażę Wam, o, widzicie?
To jest pierwszy model półosi z kalamitką i to jest, zobaczcie, oj kurczę, tu jest takie specjalne wyżłobienie, że tu w miejsce kalamitki, tutaj na tym, z tej strony tego nie ma, więc muszę to po prostu zmienić. Z jakie przyczyny nie ma tutaj, możemy się tylko domyślać, pewnie jakaś usterka, jakaś wymiana, cokolwiek, natomiast ta w tej chwili tutaj ona jest z kalamitką. Ja Wam pokażę, muszę ją odwrócić. W tą stronę? Nie, w tamtą stronę. O, jest, widzicie? I tu jest kalamitka zniszczona, ale to jest w każdym razie ten pierwszy model półosi. Koła są też pierwszego typu, bo tutaj widzicie wysoki ten uskok. Tu dla przykładu Wam pokażę, bo to jest tylko tak postawione, żeby na kołach stało. Tu jest niskie, takie mniej więcej na wysokość palca, a ta gwiazda to jest taka dosyć wysoka już tutaj. Także to jest to. No ale co Wam chcę powiedzieć, słuchajcie. Powoli się szykujemy. Założę mu koła tutaj, zwrotnicę. Przykręcę koła. Zrobię tutaj porządek w tej szopce. I wcisnę go tutaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście za pomocą 60-tki. Bo no nie ma jak go po prostu, żeby on sam pojechał. Bo wiadomo, że nie pojedzie w tej chwili. Mimo tego, że silnik sprawny, ale trzeba będzie to po prostu wziąć go na hol i tutaj go po prostu wstawić do środka. Tam jak będzie w środku, to myślę, że to wszystko będzie już łatwiej. Nawet jak będzie deszcz padał, to zawsze można sobie podłubać cokolwiek i będę po prostu tutaj robił. Jeszcze Wam przed tym, przed przeniesieniem spróbuję go po prostu odpalić. Przyjdą chłopaki, to wtedy tutaj się pobawimy z odpaleniem tego zetora.